Witam z tej strony Go, a to jest taki mini poradnik dotyczący filmowania dla mojego ukochanego plemienia Raid. No i dla tych wszystkich, którzy jeszcze tego dobrze nie ogarniają, tak? I chciałbym wam tutaj w zasadzie pokazać kilka możliwości, jak można dobrze sklinować, tak, zniwelować to działanie tej karety. I no, żeby nie stracić wioski, nie po to tracić. No i pokażę wam to na świecie 91, gdzie jeszcze trochę pykam sobie. Tutaj ustawienia świata są bardzo podobne, jedyna różnica, która mi przychodzi na myśl, to że tutaj są na 91 są łucznicy, a na 99 ich nie ma, no ale to nam tutaj w niczym nie będzie przeszkadzać. No i jeszcze zanim przejdę tak do tego pokazania, jak się klinuje, to nie wiem jak wy, ja mam przeglądarkę Operę i tu nam właśnie będzie potrzebne szybkie przełączanie między kartami, tak, najlepiej właśnie jakimś skrótem klawiaturowym. Ja tutaj przełączam sobie klawiszami 1-2 między kartami, to jest właśnie bardzo dobre. Jeśli macie tą opcję, to fajnie w swoich przeglądarkach, jeśli nie, to polecam przyciągnięcie Opery nowej. I właśnie jeśli pobierzecie, to pokażę od razu, wystarczy wejść w ustawienia. I tutaj na dole w ustawieniach będziemy mieli taką opcję do zaznaczenia włącz zaawansowane skróty klawiaturowe. No, wystarczy to zaznaczyć, no i już w zasadzie przechodzimy klawiszami między stronami 1-2, wystarczy naciskać takie do przodu, do tyłu. Jeszcze jest taki jeden haczyk właśnie związany z tymi skrótami, że tutaj w pasku skrótów, jeśli włączycie konto premium na jakimś nowym świecie, tak, swoim kontem, to bazowo, tak mi się wydaje, że bodajże są przypisane do ratusza i do rekrutacji skróty klawiatura właśnie też 1-2, no i to nam będzie kolibować z tymi przeglądarkowymi, tak. Naciśniesz tą jedynkę, to no, przejdzie ci kartę do tyłu, ale jednocześnie, no, na stronie przeładuje się widok ratuszu, tak? No i to nam do niczego nie będzie potrzebne, więc trzeba to usunąć te skróty stąd i z ratusza i z rekrutacji. No i teraz już w zasadzie jesteśmy gotowi, tak, możemy przejść do rzeczy. Już mi kareta do tej wioski wróciła, możemy ją sobie spokojnie wysłać na tą wioskę moją obok i potem próbować się spinować. No i a propos, jeszcze powiem tylko o tym, że teraz jakiś czas temu, tak 5-6 miesięcy, wymiana wprowadziły nową aktualizację, że dodali taki przycisk, w którym można wysyłać synchron, nie trzeba korzystać z żadnych oper, tak, z żadnych innych rzeczy. No wiadomo, no plemiona, co więcej dorobić, tak, no. Nie wiem, czy to jest dobre dla gry, to na pewno nie jest dobre, no ale no. Każdy teraz może sobie praktycznie użyć tego tak synchro. Nie musi tam w ogóle się starać, nie jest. No i tak, no i właśnie klikamy napad, tak, i mamy ten przycisk dodatek ze szlachitem i właśnie ten przycisk się pojawia, tak, że kiedy mamy po prostu włączone konto premium, no i mamy więcej niż jednego szlachcica. No to jest chyba zrozumiałe. No i cóż, no i ci właśnie gracze, którzy dawno grali, te 6 czy 7 czy więcej miesięcy temu, ostatni raz, tak, to ja uświadamiam, że tutaj właśnie jest taki przycisk. I można w zasadzie dodawać tylu szlachitów, ile ma się wiosce, tak, i każdy będzie słany w najmniejszej, tak, w najmniejszym możliwym czasie, jeden z drugiego, czyli tutaj z odstęp między komendami na 99 200 milisekund, tak, to tak będzie wysyłany. To tyle samo zresztą jak na 91 pewnie. To więc będzie to samo. No i wyślę sobie ten atak, tą karetę. No i gdyby ktoś wątpił, tak, w możliwości tego przycisku, to demonstruję. Synchro jest idealne, tak, każdy szlachcic 200 milisekund jeden z drugiego, czyli mamy 600 milisekund na sklinowanie. Jeszcze tylko nałożę na to etykietę, żeby każdy tutaj widział, że to szlachta idzie. Dobra, przejdźmy jeszcze raz do widoku tej wioski. Co to jest sklin, to chyba każdy wie. Trzeba w sali po prostu depa do tej wioski podrzucić. Po pierwszym tym ataku, tak, pierwszy jest prawdopodobnie z dużą obstawą, szopa, tak. Trzeba go wrzucić po pierwszym ataku, a przed drugi, przed trzeci lub przed czwarty. Któregoś z tych trzech szlachciców trzeba ubić, no i wtedy wioski nie stracimy. Oczywiście, jeśli mamy pełne poparcie, tak, 100% w wiosce, to wtedy to, no to ubijemy któregoś. To się dużo, dużo zależy od innych czynników, no ale mniej więcej o to chodzi. Przejdę teraz do przyrządu wioski, tak, pokażę jeszcze jak działa skrypt na kliny. Tutaj mamy akurat czasy, tak, jeśli mamy dobrze opisany atak, jeśli mamy coś opisane jako szlachcic, to ten skrypt sam w zasadzie ustawia czas, tak. Kliknę, wystarczy kliknąć 16.47.43. Dokładnie, zgadza się.
Wybiorę sobie jeszcze grupę, wybiorę sobie dev. Samo w zasadzie policzyło. No i teraz tak. Teraz mamy, pokazuje nam no, najbliższe możliwe tutaj wsparcie, które możemy wysłać z tej wioski, z innych wiosek, tak, mamy nawet klawisz, możemy od razu wykonać. Ja sobie kliknę drugim przyciskiem, tak, żeby sobie znośnik nam otworzyć. No i możemy w zasadzie od razu tutaj wykonywać, za 1443. No to tak sobie propuszczę. Zobaczymy, czy się uda. No akurat to był pierwszy sposób, który teraz spinowałem tak przy pomocy jednej karty. To jest właśnie no, słaby sposób, bo często się nie udaje. Zobaczę. No akurat tu mi się udał, tak, ale jeśli ktoś ma słaby internet, tak to przeważnie ten atak jednym kliknięciem się nie udaje. No po prostu zamuli internet trochę i tak i ze wsparcie wyjdzie poza ten obręb tych 600 milisekund. Tylko tu ja już go cofnę sobie. To jest pierwsza możliwość, tak, że zaraz się próbuje, ale to tego nie polecam, bo to jest naprawdę rzadko się udaje. Chyba, że ktoś nie puści dobrego synchro, tak większe odstępy są, ale teraz przy użyciu tego przyciska, to przycisku przy tej możliwości, to każdy jest chyba idealny synchro. Także jeśli macie trochę więcej wojska, jeśli nie macie jakichś resztek, bo resztek to się nie opłaca rozdzielać, jak wiadomo, to nie próbujcie takim zaraz kliknąć. Tylko właśnie drugą opcją, którą zaraz pokażę. Tutaj jeszcze raz sobie policzę, stąd tam najbliżej. Te wioski sobie wyślę, tylko wyślę teraz innym sposobem. Tutaj ten skrypt właśnie też pokazuje na zielono podświetlę najdalszą jednostkę, tak? I tutaj mamy czas tej najwolniejszej jednostki, tak? Jaką możemy wysłać i tutaj jest na przykład ciężko byśmy musieli wysłać, bo tylko ciężko zdążyć, tutaj musimy z atrybutami wysyłać. No to zróbmy przegląd tej wioski. I spróbujmy sobie na tą wysłać. Otwieram trzy karty, żeby było więcej po prostu możliwości, tak? Ktoś ma słabszy internet właśnie, to trzema kartami zawsze jakoś się trafi między tych szlachetów. To uzupełnię sobie, rozdzielę sobie tego zefa na trzy części. Katapultami, żeby właśnie spowolnić, tak? To też jest dodatkowa opcja później. Katapultami się nie uda, to później można jeszcze próbować inaczej, próbować z mieczami, to jest mniejsza jednostka, takie. Dzięki temu robi się więcej możliwości. Możemy przełączać jedynką, dwójką, trójką między kartami. Możemy tutaj przycisk na Enter odpalić, żeby na Enter się załączył. Trzeba nacisnąć lewym przyciskiem myszki, przytrzymać, przeciągnąć, puścić. I to samo reszta kart. Nacisnąć, przytrzymać, przeciągnąć, puścić. Nacisnąć, przytrzymać, przeciągnąć, puścić. No i dzięki temu teraz możemy nacisnąć Enter, potem dwójkę, znów Enter, znów dwójkę i Enter. No i dzięki temu z trzech kart nam pójdzie praktycznie synchro tak szybko, jak umiemy, co zrobimy. I na pewno któryś trafi w ten odpowiedni czas, tak? Do początku 43 sekundy, wtedy zacznę klikać. No i któryś na pewno trafi. Robimy to jak najszybciej umiemy, tak? Odstęp między komendami jest i tak 200 milisekund, także za szybko na pewno nie będzie. Zobaczmy, jak to poszło. No, poszło w miarę. Trzeci i czwarty szlak jest spinowany. Praktycznie nie ma opcji, żeby nie spinować, tak? Któregoś z nich. Jeśli macie chociaż trochę szybki internet, nawet jak zamulić potrafi internet sekundę, czy nawet dwie, no to tak jest, co ja też mam na to robić. Do tego ostatniego mogę sobie anulować. Jest zupełnie niepotrzebny. Czyli ostatecznie będzie to wyglądać tak, w ten sposób. Kartę też sobie anuluję, bo potracić. Tak. No i synchro się udało, wszystko się udało i właśnie tak to trzeba robić. Mamy na zmianę Enter, dwójka z zaznaczonym przyciskiem, tak jak to było pokazane, takie.
i film zawsze się uda. A właśnie, jeszcze a propos tego, tych jednostek, tak bili się u mnie, jakie mam jednostki w wiosce. Są i piki, i miecze, i ciężka, i maszyny, tak, to w wiosce depowej, w wiosce opowej jest podobnie. Są topory, tak, z prędkością topora, czyli to samo co piki, miecze, lekka, tak ciężka, no i maszyny. I co nam to daje? To nam daje tyle, że możemy z wioski opowej, wiadomo, też możemy pilnować, tak, bo później jak latają te jednostki tam po 50 lekkiej, tak ze szlafcicem, które mniej puszczają, to może spinować nawet lekką, nawet małymi ilościami lekkiej, to zawsze dobry pin będzie, tak? Tutaj mamy dużo szans, tak, na spinowanie. Mamy jakąś wioskę, mamy czas jeszcze do spinowania, mamy, wpierw możemy puścić wszystko przykładowo z prędkością maszyn, jeśli to nam się nie uda, to możemy anulować, puścić z prędkością mieczy, później się też nie uda, to prędkością toporów i tak dalej, ciężkiej, później lekkiej, dlatego warto mieć wiosce, no, każdą jednostkę możliwą, tak, z różnymi prędkościami, żeby podróżowało. No i to też wielkość tego klina, tak, czy można sobie pozwolić rozdzielić przykładowo takiego defektu, tutaj miałem te na trzy części, to zależnie też od przeciwników, jakich się ma, to już trzeba po prostu tych przeciwników wyczuć, tak, jak oni grają, zobaczyć się, po prostu, no pograć z nimi trochę, żeby zobaczyć, jak grają i jak oni wysyłają, jakie duże ilości obstaw. Po początkowej fazie gry to przeważnie są małe obstawy, tak, jakieś z pierwszym szlachcicem są duże obstawy, tak, z kolejnymi jakieś małe ilości, po 50 lekkie przykładowo, to wystarczą takie małe kliny, ale później już często jest tak, że, no ci lepsi raczej, niektórzy, którym się chce, tak, dogrywają sobie pierwsze swoje moty, później dogrywają do tego karety, to te karety z pełnym motem rozdzielają na cztery części i z każdym szlachcicem dzięki temu jakieś 700 lekkie i 1200 topora, tak? To też trzeba uważać wtedy. To już właśnie. Albo ma się więcej depa i rozdzielać tego więcej depa, albo próbować tak właśnie, jak na początku to znałem, trafić za raz, tą pełną ilością depa trafić, no, po prostu jednym kliknięciem, no, to jak ma ktoś szybszy internet, coś się uda. Jak ktoś ma wolniejszy, to właśnie jest ryzyko, tak? Zależy ile ma się na wiosek, to, no, od wszystkiego zależy. Ale, no, takie są dwa sposoby na screenowanie, ten z wieloma kartami polecam. Sobie otworzyć trzy karty. W następnym poradniku jeszcze, no, pokażę, postaram się pokazać, jak wykonać bardziej skomplikowane już trochę synchro, tak? Synchro wsobki. To można właściwie, aby mieć trochę, tak, trochę wojska w wiosce, to można tym samym wojskiem z tej wioski, którą ci atakują, sklinować. No i dzisiaj to będzie na tyle. Dziękuję temu rajowi za uwagę. Do zobaczenia.